Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym materiale serii Hogwarts Legacy. No i w dzisiejszym materiale dokończymy ten przerażający dungeon znajdujący się w zakazanym lesie. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. A, dobra, czyli po prostu na czas musimy to zrobić? I co jest? Someone didn't want casual visitors down here. Chwila, moment, czyli my przybyliśmy z tej strony, tędy z kolei? A, jakiś zwykły materiał, no dobra. Kurde, ale to jest jakiś dosłownie ogromny dungeon. Nie wiem, czy uda mi się wszystko tak dzisiaj zobaczyć, ale no, postaram się. Tak, oczywiście. Ogień wystarczy. O! Najlepiej mieć wszystkich wrogów z jednej strony. O kurde, ale mnie zapał, niedobrze. Dobra, powoli już zaczynamy rozumieć, na czym polega ten system walki, trochę inny niż to, co do tej pory widziałem. No, ale fajnie się to prezentuje. Kurde, dobra, zbyt daleko jestem, niedobrze zrobiłem. Chwila, moment. No tak, czyli odbijamy. No i tyle. O rany. Ile jeszcze materiałów? To się z pewnością przyda na sprzedaż na przykład. I co to było wszystko warte? Mundurek jakiś legendarny. No dobra. Zobaczymy co sobie w jakiejś wolnej chwili. No dobra, ścieżka główna wiedzie tędy w dół. Tędy z kolei? Jakaś wielka platforma, może da obradę? No, to się rozumie. Możemy się przyciągnąć do takiej stabilnej lokacji, okej. To z kolei jakiś żeton? Co tu jest narysowane? Jakiś wąż. Wokół jakiegoś kółka. Ciężko powiedzieć. No więcej nie wykonamy.
O nie, a tak prosto, chwila, moment. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. No chyba nie sprawdzał wszystkich ścieżek. To jest jednak całkiem duży dungeon. Dobra, czyli rzecz poboczna została sprawdzona, teraz tędy. Dosłownie zgniotłem robala najlepiej. Ciekawa sprawa. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. No po prostu na czas. Mamy te dwa, mamy jeszcze jakiś trzeci ukryty? Czy tylko dwa muszę uderzyć? To było zbyt proste chyba. Tylko dwa na pewno? No nic więcej nie widzę. No chyba tak, musimy uderzyć tyle. Chyba, że tu jest jakiś trzeci. Może jakiś Reaper muszę zrobić. Revelioniem. No właśnie, mamy trzeci, okej. Okay. Tak się spodziewałem. Może to wystarczy, żeby już dojść do końca. O, widać od razu przeciwne pająki. Pytanie tylko, jak je skontrować. Ej, co jest? Skupiam się na czymś niewidzialnym, co jest super daleko. Dobra, czyli trzeba uważać na pułapkę. Man? Co jest? Co z tymi pająkami? To chyba te małe były. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ciekawa sprawa. No, ten dungeon się jednak rozwleka w różne kierunki. To trzeba jednak w tym miejscu przyznać. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Dobra, możemy tak zaskoczyć i zrobiliśmy jakieś kółko. No teraz trzeba bardziej uważać. Mamy większe przepaści. Tędy? To będzie misja główna, tam bym jeszcze zobaczył. O kurde, co to za atak? Chwila, moment. Wow. Trochę się zgubiłem z tym sterowaniem. Nie wiem, bohaterka zaczęła się skupiać na czymś, co w ogóle jest super daleko.
No, czasami to automatyczne skupienie jakoś dziwnie działa. Nie wiem, zacząłem się obracać i skupiałem się na czymś, co było naprawdę super daleko i... już się zgubiłem przez chwilę. No dobra, daliśmy radę. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. No dobra, to zawsze możemy zebrać. Kurde, ale te dungeony, dajcie spokój. Żeby to wszystko tak zobaczyć szczegółowo, to by naprawdę długo zajęło. Co tu słyszę? Coś na górze? A tam mógłbym się jeszcze teleportować, ale... Na co mi to może być? Aha, rozumiem. Czyli ta platforma mnie zaraz gdzieś zaprowadzi na dalsze odległości. Patrzcie tylko na to. No, bardzo ciekawe mechaniki. Trzeba w tym miejscu przyznać. I to by było na tyle, na tą platformę, jeszcze dalej może, tak. Już się może trochę zgubić, chyba byłem tam niżej, ciężko powiedzieć. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Dobrze dla nas. Mamy jeszcze więcej materiałów. I to było na tyle? Czy jeszcze gdzieś się dostaniemy? A to jeszcze nie wszystko. Chwila, moment. Spójrzcie tylko na to. No właśnie, mamy jeszcze jedną ukrytą jaskinię. To się przyda. A, jeszcze mogę ten przejść, nie zauważyłem, dobra. Ale jeżeli chodzi o podróżowanie tą platformą, chyba więcej nie zrobimy. Nie widzę takiej możliwości, trzeba już zaskoczyć. Jeszcze kolejne skrzynie. Kurde. No, nie jestem przekonany, czy absolutnie wszystko już zobaczyłem. Ta, teraz cofamy się chyba na lokacje już wcześniejsze, dobra. Chwila, moment. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie jestem najgorzej. Już tu byliśmy wcześniej, chwila, moment. Zrobimy jakieś kółko. Byłem na tej największej arenie, chwilę. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the head of Richard Jackson. Ale zbliżają się do nas, dobrze. Kurde, nie jestem pewien, czy jestem gotowy na taki pojedynek. Zróbmy to za jakimś
Za łukiem może. No nie, wróg jest zbyt daleko. Niedobrze. No, tylko na bokach mam jeszcze ataki. A, to jest zły skill. Nie na takiej odległości. Nie, to dobicie sobie wykorzystam na tego głównego przeciwnika, o teraz. O, tak się rozgrywa. Ktoś jest pod nami, dobra. No, w tym odcinku jednak poziom trudności trochę się powiększył, trzeba w tym miejscu przyznać. Walki na jakieś ogromne pająki? No dobra, daliśmy radę. Na razie bez żadnej śmierci. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Ale jeżeli wykonuje się dosłownie każdą misję, to raczej nie powinno być to aż takie ciężkie. Jedno mamy, ale gdzie są kolejne? A, nie zdążyłem chyba, okej. Dobra, czekajmy teraz. Tam chyba jakaś walka z bossem jeszcze była, jeżeli dobrze zauważyłem, kurde. Chyba była jakaś mało przyjemna statua. Zobaczymy. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? No właśnie, szykuje się walka. To nie może być takie proste. Incendio sobie dobrze radzi na wszystkich w zasadzie. Dobra, nie ma broni. Ale ma kolejną, dobra. To jest problematyczne. Dobra, teraz dwóch na raz. Incendio.
Dobra. To było chyba na tyle. Przeciwnicy coraz mocniejsi. O, musimy się pośpieszyć. Kurde, patrzcie na te efekty. Niesłychana sprawa. Dobra, otwieramy. What is this place? Can it be? Dobra, mamy tego pradawnego maga. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss, but first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Skąd nazwa komnata mapy? I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Czy jest pan jasnowidzem? The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Twoja więź ze starożytną magią odblokowała talenty plus jeden. Otrzymasz jeden punkt talentów za każdym razem, gdy zwiększysz swój poziom czarodziejstwa. W menu talentów twojego przewodnika są nowe punkty talentów, które możesz wydać. Okej. Począwszy od 5 poziomu zdobywasz punkty talentów plus 1. Możesz je wydawać na wzmacnianie zaklęć, zwiększanie mocy bojowych, podkradanie się i inne elementy. Wybieraj mądrze, punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, które zdobędziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu często, by zobaczyć czekające na ciebie nowe, potężne talenty. Czarna magia. Come on, możemy to zrobić? Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Nie wiem, czy to mam nawet.
Drętwota przeklina przeciwników, przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Okej. Expelliarmus przeklina przeciwników. Dobra, też może być. Dobra, idziemy w tą czarną magię, niech będzie. A, tego nie mogę, muszę mieć jakieś inne zaklęcie flipendo. Okej, dobra. Co jeszcze zrobić? Podkradanie się może? Zmniejsza zdolność wykrywania cię, dobra. Może być. Kurde. Pozwala ci biegać podczas używania zaklęcia kameleona. Także się przyda. Dobra, w co by dalej teraz podejść? Podstawowe zaklęcie, zobaczmy. Tu jest dużo opcji. Rzucenie incendio wyzwala... Okej, dobra, czyli taki ogień będzie wokół nas. Wrogowie w pobliżu celu trafionego przez Akio także są przyciągani, dobra. Wrogowie w pobliżu celu zaklęcia za pomocą lewiozo również zostaną podniesieni. No, same fajne umiejętności, dobra i podstawowe, zobaczmy jeszcze. Przytrzymaj R2 i wciśnij w odpowiednim kierunku, aby zmienić na odblokowany zestaw zaklęć. Nie wiem, dodaję, ale zweźmiemy. Rzut starożytnej magii może złapać i rzucić bronią rozbrojonych wrogów. Dobra. Czyli wychodzimy. My chyba dołem przyszliśmy, teraz możemy górą, może jakiś skrót będzie, zobaczymy. Wejdź. Dobra. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? How nice to see you, my young friend. Dobra, chyba jakoś wyjdziemy już z tych dungeonów zaraz, zobaczymy. Postaramy się jeszcze porozmawiać z tymi bohaterami, oddać tę misję i zobaczymy. Dobra, czyli to jest ta charakterystyczna skrzynia. Chwila moment, czyli musimy tak zrobić. Dobra, zmieniamy za pomocą tego, może się podkradamy. Czy teraz możemy na przykład biegać przy pomocy? Ej, co jest? Nie mogę biegać na przykład. A nie, mogę, może trochę szybciej, ciężko powiedzieć. Wyjdź z komnaty mapy. Dalej się w sumie taka misja znajduje. To jakiś skrót, żebym odblokował. Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Czyli, że jesteśmy w Hogwarcie? Dobra. Czy misja też została zwyciężona? Okej. Okay. Patrzcie na te wszystkie dungeony. Tędy z kolei. Zamknięte komnaty, które nie wiadomo jak wykorzystać. Nowa misja dostępna, to kiedy indziej zobaczymy. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Dobra, ale to już będzie zadanie na inny odcinek. Teraz na przykład, no postaramy się jeszcze wyjść z tych piwnic Hogwartu, nawet nie wiem gdzie jestem w sumie. No nie. Nie mam refleksu, pomocy. Dobra. Nowy żeton domu. Mamy już chyba jakieś 7, coś w tym stylu. Gdzie my się dokładnie teraz znajdujemy? Rebellion. To w tym miejscu więcej nie zrobię. Ten z kolei? Jeszcze więcej tych sekretów. O. Posąg śpiącego smoka. Motto Hogwartu brzmi Draco Dormains.
Nunquam Tylundus, czyli nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Na szczęście ten konkretny śpiący smok wykonany został z kamienia i nigdy się nie przebudzi. Może go sobie łaskotać do woli. Dobra, łaskoczymy! Tak jest! Zaraz, jeszcze mieliśmy tą muchę taką małą, teraz już jej akurat nie widzę. Gdzieś powinna być ta szafa charakterystyczna i rzeczywiście. Dobra. Ja nie mogę, to jest ciężkie, pomocy. Dobra, dajemy radę, już mamy w sumie całkiem sporo, nie ma tragedii. Urna z prochami. Ta konkretna urna zawiera ponoć napis Pionier tresury smoków. Trzeba było nie zaczynać od rogogona węgierskiego. Były takie stwory rzeczywiście. Pamiętam w tym, nie wiem czy Harry Potter, czy... Bo jeszcze ta inna seria. Zakazane zwierzęta, jakie złapać? Coś w tym stylu, już dokładnie nie pamiętam. Rebellion. Też się oglądało. Ej, zaraz. Coś tu jeszcze mamy, ale to po drugiej stronie. Już więcej nie zrobimy teraz chyba. Gdzie się w sumie znajduje? Nawet nie znam tej części Hogwartu, to jaka jest zupełnie inna. Cały czas mam jakieś nowe nowości, a nie, jednak tu byłem. Ciekawe. No jednak nie znam tego Hogwartu na pamięć. Może to jest jakieś skrzydło należące do jakichś drakonów czy tam jakichś innych. Jeszcze nie byłem w każdej części Hogwartu, więc dokładnie nie wiem. Będę z kolei. A, to jesteśmy na jakimś głównym dziedzińcu. Chwila, moment. Tędy? A to mamy tego save'a. A, to już odblokowywaliśmy. No nie kojarzę tych lokacji. No jeszcze na koniec odcinka sobie tak mniej więcej zobaczę. Może jeszcze jakiś sekret odnajdę, ale chyba nic więcej nie mamy. No i niedługo trzeba będzie na te kolejne zajęcia się także udawać. To już jakieś inne zagadki, na tym się jeszcze nie skupiałem, szczerze mówiąc, to z kolei... O, proszę bardzo. Posąg Grzegorza Przymilnego. Posąg ten z wielce przymilnym grymasem przedstawia średniowiecznego czarodzieja Grzegorza Przymilnego. Słynął on z wynalezienia olejku obłudy Grzegorza, eliksiru sprawiającego, że pijąca go osoba uznawała osobę, która podarowała jej ten eliksir za jej najlepszego przyjaciela. Dobra, to się może przydać. Taki eliksir. Może to jeszcze jakoś wykorzystamy. O, mamy to. Właśnie tego szukałem. Okej. To powinno teraz właśnie w tą drugą stronę jeszcze podejść i odblokujemy kolejny żeton. Na każdym kroku dosłownie. Tak jest! No za pierwszym razem już mamy ileś? Chyba z 8. To było chyba na tyle, nie widzę jakichś dodatkowych jeszcze rzeczy, z tego nawet nie wiem jak dokładnie jeszcze skorzystać nawet.
że jakąś wodę dałoby radę wytworzyć w przyszłości. W sumie widziałem takie czary na cutscenkach, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jeszcze zrobić. Więc to było chyba na tyle, więc raczej nie wytworzymy. Dobra, więc w zasadzie zrobiłem całkiem duże postępy, udało się ten cały dungeon ukończyć, a więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja tej serii, to polecam zostawić jajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.